Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jezus, zanim pośle swoich uczniów, aby głosili Królestwo Boże, uświadamia, że tych, którzy są gotowi do tej misji, jest niewielu. Pan mówi: robotników mało. To, do czego Bóg posyła człowieka, zawsze jest większe od możliwości, jakie człowiek posiada. Przerasta go dzieło, do którego Jezus wyznacza. Zobaczmy, każdego kapłana przerasta powołanie, do którego jest wezwany, do tego dzieła. Wydaje się, że nie można głosić Królestwa Bożego bez przyzwolenia na ogarnięcie przez prawdę, że jestem przez Boga umiłowany. To jest nasza największa siła. My dlatego mamy odwagę iść i głosić Słowo Boże, sprawować sakramenty, towarzyszyć innym w drodze do nieba, ponieważ jest w nas ta głęboka świadomość: Bóg mnie miłuje jako swojego Syna. Siłą uczniów jest proszenie. Tą siłą uzdalniającą do posłuchania Jezusa jest to, że sami proszą. Potrzeba, aby Bóg i człowiek spotkali się w pragnieniu tego samego. Wówczas Jezus niesie posłanych, a oni pozwalają się nieść. Uczniowie, jak słyszymy, idą między wilki. Kojarzono z wilkiem coś demonicznego. Idący w imię Boga przechodzi przez pustynię jako jeden ze stanów doświadczenia modlitwy. Uczeń spotyka na niej wilka, który jest kojarzony z nocną stroną życia. Wilk w pewnych kulturach był symbolem zła. Jezus ostrzegał przed faryzeuszami, którzy przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Nocna strona życia była i jest udziałem uczniów Pana. To, co demoniczne, towarzyszy temu, co dobre, co szlachetne i czyste. I tam, gdzie jest pragnienie większego lub mniejszego dobra, tam pojawia się zawsze kuszenie. Uczniowie spotykają się z zagrożeniem ze strony mocy ciemnych i uczniowie doświadczają wielu upokorzeń. To jest rzeczywistość nieodłączna od głoszenia Słowa Bożego. We wspólnotach wierzących bywają ci, którzy rozpraszają, buntują, negują to, co Kościół przez uczniów Pana mówił i mówi z troską o zbawienie wszystkich. Zawsze był i będzie sprzeciw wobec nauki Jezusa. I do rozumienia Bożej prawdy prowadzi droga pokornego uznania i przyjęcia tego, co przewyższa moją wiedzę, moje rozeznanie i moją zdolność pojmowania. Chodzi o tę głębokość, wysokość, szerokość, która jest z Boga i w Bogu. Niezbędne jest zatem uznanie w swoim życiu tajemnicy, którą jest Pan. Jezus, posyłając swoich umiłowanych,
Wiedział, że przyczynią się oni do wydobycia wielkiego niepokoju, wręcz strachu drzemiącego w sercach tych, którzy będą słuchali nauki z mocą popartej znakami i cudami. Dalej słyszymy w tym tekście Ewangelii: nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. Czyli idźcie ogołoceni zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Wówczas będziecie przekonywujący do tego, którego imię rozgłaszacie. Za słowami głosiciela powinna postępować jego zgoda na tracenie tego wszystkiego, co obciąża ucznia Pańskiego, a tym samym, co czyni jego nauczanie niewiarygodnym. Jezus zobowiązuje uczniów do wolności w tym znaczeniu, aby nie byli niewolnikami czy zakładnikami do czystości, czyli tego, co można zobaczyć, usłyszeć, smakować i dotykać. Nie być niewolnikiem. Bogactwem posłanego przez Chrystusa zamiast pełnej torby jest Słowo Boże, które będzie rozważał w sercu, przechowywał, miłował i głosił. Niedostatek materialny posłanego wpływa na moc głoszonego słowa. I dalej, wolność, o której mówi Jezus, jest dla głosiciela posłanego sprawą fundamentalną. Jest ona źródłem gorliwości, entuzjazmu, czynienia tego, co zostało mu zlecone z wielką pasją i ofiarnością. Wolność w sercu jest sprawą fundamentalną. Prośmy o ten dar wolności dla wszystkich głoszących Boże Słowo.